jestem przekonany, że nastąpi taki dzień i oby to był już ten rok, kiedy w którymś z dołów znajdziemy kilku mężczyzn w średnim i starszym wieku, z których jeden będzie miał w ustach medalik, bo to jest przecież ten wyjątkowy przekaz pułkownika Cieplińskiego, który oczekując na egzekucję, mając świadomość, że po nim będą zacierane ślady po miejscu pochówku, bo wszyscy więźniowie komunistyczni mieli taką świadomość, wówczas przekazał koledze z celi taką informację. Pamiętaj, że kiedy to ty przeżyjesz, przekaż moim najbliższym, że jak będą zabierali mnie na egzekucję, wezmę do ust medalik z Matką Boską. Wierzę, że ten dzień jest przed nami, a to będzie oznaczało, że w możliwie niedługim czasie to święto będzie miało szczególny charakter. Będzie coraz mniej symboli, a coraz więcej prawdy w tym, co świętujemy każdego 1 marca co roku.